Dobry wieczór Państwu. W imieniu całego zespołu Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych mam przyjemność powitać Państwa na kolejnym wykładzie w ramach cyklu Wielkie Pytania w Krakowie. Jest to już piąty wykład organizowany przez Centrum Kopernika w ramach tego cyklu. Od razu taka informacja techniczna, jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie zauważył, to tam przy Państwa stolikach znajdują się katalogi. Możecie Państwo zabrać je ze sobą. Zaraz zachęcamy do tego. Dzisiejszy wykład zatytułowany Ucieleśniony język emocji, jak nasz umysł radzi sobie z uczuciami, zostanie wygłoszony przez profesora Piotra Winkielmana. Profesor Winkielman to jeden z najbardziej znanych badaczy ucieleśnionego poznania na świecie. Od kilkunastu lat pracuje na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego, ale studiował między innymi na Uniwersytecie Warszawskim. Organizatorami tego wydarzenia są Fundacja Centrum Kopernika oraz Uniwersytet Jagielloński. Wydarzenie odbywa się przy wsparciu miasta Krakowa, a także przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Naszym partnerem jest również przedsiębiorstwo Wodociągi Miasta Krakowa oraz Platforma Badań Artystycznych i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, w którego budynku teraz się Państwo znajdujecie. Żeby nie przedłużać, Piotrze, oddaję Ci głos. Dziękuję bardzo za takie miłe przywitanie. Dziękuję Mateuszowi, Łukaszowi, Markowi, Kasi za pomoc w organizacji wizyty do Krakowa. Bardzo zawsze chętnie przyjeżdżam. Tu od razu też wspomnę, że nie sponsorem, ale jedną z taką organizacją, która pomaga mi przyjeżdżać do Polski, to jest SWPS, gdzie jestem takim pracownikiem badawczym. I z pracownikami z WPS też robimy badania na temat ucieleśnienia, więc jest rzeczywiście polska linia badań nad ucieleśnieniem, która idzie przez SWPS. Więc będę mówił o ucieleśnionym języku emocji, jak umysł sobie radzi z uczuciami. I będę się starał odpowiedzieć na takie klasyczne pytania, jak ludzie spostrzegają słowa, obrazy, twarzy, gesty, czyny. No to są wielkie pytania, to są może wielkie pytania psychologii społecznej czy psychologii emocji, ale jak Państwo zobaczą, są też to wielkie pytania filozofii. Dlatego, że jako patrzymy na takie zdania typu cukier krzepi, czy nasz zakład to nasz honor, duma, czy takie słowo solidarność, czy gniew ludu, czy radość, to w jaki sposób rozumiemy te słowa, więc staramy się zrozumieć w naszych badaniach, na czym polega, na czym oparte jest to rozumienie i w jaki sposób ciało pomaga nam w tym rozumieniu. Więc będę opowiadał o tym, jak te słowa spostrzegamy, jak reaguje nasz umysł i jak ciało, jak reakcje te kształtują nasze oceny i są zmieniane przez ciało i przez emocje. Teraz trochę opowiem właśnie o tym elemencie filozoficznym, zacznę od tego elementu filozoficznego. Tutaj są wielcy filozofowie, Jerry Fodor, Bechtel, Pinker i jak nie zapomnieć o Mateuszu Chocholu, który napisał bestseller Jak wyjaśnić umysł, który jest naprawdę bardzo dobrą książką. Ale to jest takie pytanie, jak Marek wspomniał już w zapowiedzi, które jest bardzo starym pytaniem, bo to jest zasadnicze pytanie w zależności od umysłu i ciała, które już Kartezjusz próbował rozpatrywać w swoim bardzo specyficznym kontekście filozoficznym. Są malarze, którzy się zastanawiali na temat relacji duszy i ciała. No i oczywiście jest cała wielka ilość książek ostatnio wydanych, która właśnie proponuje jakieś filozoficzne rozwiązanie tego problemu, więc to jest, że tak powiem, mała reklama książek o ucieleśnionym poznaniu. Część z Państwa absolutnie wie, na czym ten problem polega, dlaczego w ogóle to podejście ucieleśnienia poznania się pojawiło i na jakie problemy odpowiada, ale dla tych z Państwa, którzy może nie siedzą, że tak powiem, codziennie w literaturze filozoficznej, postaram się wytłumaczyć, dlaczego jest to w ogóle problem, dlaczego to podejście ucieleśnione się pojawiło. Dlatego, że przez bardzo wiele lat, wszyscy myśleliśmy o umyśle głównie jako maszynie do abstrakcji.
Dlatego, że w jakimś bardzo istotnym sensie umysł jest maszyną do abstrakcji. Każdy, kto ma dziecko, widział dziecko, myśli o dzieciach, wie, że dziecko musi się nauczyć procesu abstrakcji. Musi wiedzieć, że trzy palce to to samo, co trzy szklanki, czy trzy urządzenia techniczne, raz, dwa, trzy. Nieważna jest forma fizyczna, ważne jest to, że jest liczba, która jest pojęciem abstrakcyjnym. Filozof Jerry Fodor napisał dwie książki, które są bardzo ważne. Jedna to jest właśnie Modularity of Mind, czyli modularny umysł, tak? I Language of Thought, chyba to się tłumaczy jako język myśli. I on jest właściwie i Chomsky takim głównymi autorami tej pozycji, ale ta pozycja jest dzielona, że tak powiem, przez bardzo wielu filozofów i kognitywistów. Więc oni mówią, że właśnie umysł musi być amodalny, musi być modularny i żeby to uczynić, musi informacje ze zmysłów zamienić w symbole. Co to konkretnie znaczy? Na przykład weźmy sobie takiego obserwatora, który widzi sobie takiego pieska i może tego pieska dotykać, może tego pieska słyszeć, może tego pieska widzieć, może tego pieska wąchać. I czyli masz jakieś różne doznania w tych modalnościach. No i w pewnym momencie, że tak powiem, opisuje te swoje zdarzenia i wrażenia i zamienia je, Fodor na to mówi proces transdukcji, w te symbole takie abstrakcyjne. I te symbole abstrakcyjne nazywają się językiem myśli, to one nie są językiem naturalnym, czyli można te myśli mieć po polsku, po angielsku. Bardzo Państwo łatwo, jeżeli są wielojęzyczni, tłumaczyć z jednego języka na drugi, między innymi dlatego, że wy macie taką, że tak powiem, przedjęzykową czy ponadjęzykową reprezentację. I ta reprezentacja pozwala nam tworzyć kategorie, może mieć kategorię psa, czyli istoty żywej, czy właśnie kategoria numeru 3 i pozwala nam na coś takiego jak kompozycjonalność, czy to jest skomplikowane słowo na to, że można te myśli w różny sposób układać. Chomsky ma ten słynny przykład takiej syntaktycznej kompozycjonalności colorless green ideas sleep furiously, co nic nie znaczy, ale jest zdaniem gramatycznie poprawnym. Ale ja mogę sobie w tej chwili dzięki tej kompozycjonalności pomyśleć jakąkolwiek myśl. Mogę sobie wyobrazić, że na przykład Mateusz zamienia się w słonia, ten słoń jest w kropki i mówi po hiszpańsku i jeszcze gra na puzonie. Więc ja to nie przygotowałem tego, to sobie dokładnie w tym momencie wymyśliłem. Mimo, że takie rzeczy nigdy nie widziałem i złożyłem jakieś różne idee, jest to, że tak powiem, możliwa rzeczywistość i dzięki temu ten nasz system amodalny działa. No i oczywiście, jak mamy ten system amodalny, to też możemy, że tak powiem, myśleć o rzeczach, które nie istnieją. Więc jak Państwo, sobie poproszę Was, że pomyśliście sobie o psu, czy na przykład pomyślcie sobie o cytrynie, to możecie sobie myśleć, czy tam ta cytryna na przykład jest owocem, czy na przykład, że cytrynę można wyciskać, że na przykład cytrynę można smacznie zjeść, jak na przykład nic innego nie ma do roboty. Tak? Czyli w jakim sensie istnieje taka wiedza w tym systemie amodalnym. No i mam nadzieję, że ten mój przykład z cytryną, który oczywiście był zamierzony, już Państwu zasugerowało, że coś w tej idei, że tak powiem, takiego czysto wyizolowanego umysłu, takiego czysto abstrakcyjnego umysłu, coś tam nie pasuje. Że tak powiem, dlaczego jest tak, jak ja myślę o cytrynie, czy ona jest na przykład owocem, czy na przykład jaka jest jej rola biologiczna, dlaczego na przykład mi się ślinka, właśnie na przykład... Więc sam się zasymulowałem tutaj. Więc między innymi to jest bardzo trywialny przykład, ale właśnie jako kontrę do tej modalnej pozycji pojawiła się ta pozycja, którą mówimy na temat umysłu ucieleśnionego. Więc wobec tej pozycji nasza wiedza zawsze jest oparta w modalnościach, więc jak myślimy o psie, to nie, że tak powiem, odrzucamy tej informacji zmysłowej, nie porzucamy jakby tej drabiny, na którą żeśmy weszli na poziom pojęć, tylko
trzymamy ją, my możemy, że tak powiem, nie jesteśmy zależni od tej od tych zmysłowych informacji, ale możemy z nich korzystać i możemy się opierać na tej wiedzy. I między innymi możemy, myśląc o takich rzeczy jak pies, symulować te wrażenie z modalności. Możemy słyszeć w naszej głowie, wyobrażać sobie w jakimś sensie, jak ten pies szczeka, jak się ten pies czuje, jak ta cytryna smakuje. I ten proces zmysłowego odtwarzania, niektórzy na to mówią ucieleśniona symulacja, pozwala nam tą wiedzę poszerzać, tą wiedzę aktywnie opierać na konkretnych doświadczeniach, według wielu budować metafory, które są oparte na cieleśności. Już sam się nie mogę ucieleśnić słowa ucieleśność. Więc ten myślenie w tym podejściu to jest proces od właśnie symulacji, odtwarzania. I Państwu chcę teraz pokazać, zacząc od bardzo prostych przykładów i potem przechodząc w coraz bardziej złożone przykłady i potem wchodząc w dziedzinę psychologii społecznej, w psychologię rozumienia innych ludzi, jak to filozoficzne podejście ucieleśnienia pozwoli nam lepiej zrozumieć, jak funkcjonuje umysł, jak funkcjonuje umysł społeczny i nawet skończę, jak pozwala nam nawet budować pewne terapie, co jest takie, że tak powiem, zupełnie nieintuicyjną implikacją tych teorii ucieleśnienia. Więc przejdziemy od filozofii do, że tak powiem, bardzo do praktyki terapeutycznej. Więc będę mówił o spostrzeganiu, o rozumieniu, jak ucieleśnienie może być proste i asocjacyjne i będę mówił o przykładach z języka, z imitacji twarzy i gestów, rozpoznawania ekspresji twarzy i, jak już wspomniałem, uczenia i terapii ekspresji i imitacji. Więc zacznę ten przegląd badań, który mam nadzieję będzie dla Państwa ciekawy, od takich pierwszych eksperymentów ucieleśnienia, które na początku będą dla Państwa zupełnie trywialne. Znaczy to będzie takie, będę mówił takie oczywistości. Więc jak się pojawiło obrazowanie, czyli ta technika, która pozwala nam obserwować aktywację różnych części mózgu w zależności od bodźca, to ludzie zaczęli być ciekawi, co się dzieje na przykład w mózgu, jak na przykład pokaże się zdjęcie im młotka. Taki sobie młotek po prostu, zwykły. Tu po lewej stronie jest taki młotek. No więc co ludzie oczekiwali, że po prostu zaświeci się kora wizualna, dlatego że jest to po prostu obrazek. A tu się okazuje, że oprócz kory wizualnej aktywizuje się również kora ruchowa. Więc taka kora, która normalnie się aktywizuje, jak używamy młotka, jak ruszamy młotka. Mimo że w tym zdjęciu nie ma nic powiedzianego, że ten młotek mamy używać, czy badanie są po prostu, to jest zwykły test zapamiętywania zdjęć, więc nie ma jakichś takich wymagań, żeby ci badani myśleli o ruchu, a jednak ta kora ruchowa się aktywizuje. To sugeruje, że spontanicznie rozumiemy, w procesie rozumienia zdjęcia, co to jest młotek, aktywizujemy te procesy ruchowe. Tak samo, jak patrzymy na ciasteczko, to też dla Państwa nie będzie szokiem, aktywizuje się kora smakowa. Głodnemu ciastko na myśli, nie tylko na myśli, tylko czujemy to ciastko, więc każdy, kto czyta nowelę, to wie o tym, że dobry pisarz jest w stanie wywołać u nas zmysły. No właśnie, czy może, czy język, czy nasz, jak czytamy coś, czy jak nie mamy obiektu przed nami, czy rzeczywiście aktywizują się te procesy symulacji, czy rzeczywiście nasze ciało uczestniczy w rozumieniu tego i w przetwarzaniu tego. Więc pierwsze badania o ucieleśnieniu też były bardzo proste, używały różnych technik, w które już nie będę wchodził, ale to są takie mapy aktywacyjne, czasami one są robione z EEG, czasami są z neuroobrazowania, ale jak Państwo myślą o tych kolorach, to niech Państwo myślą, ta część mózgu się aktywizuje. Ale żeby zrozumieć znaczenie tego slajdu, nic nie trzeba wiedzieć o mózgu i co w mózgu robi. Wystarczy tylko sobie przypomnieć z pierwszego kursu psychologii, który Państwo kiedyś mieli, właśnie tą ideę homunculusa, że w naszej korze sensoromotorycznej
Jest taka zasada somatotopii, to znaczy, że reprezentacja nogi, ta ruchowa i czuciowa, jest w innym miejscu niż reprezentacja ręki. Tu jest noga, tu jest ręka i która jest w innym miejscu niż reprezentacja twarzy. Więc można osobie badanie na przykład pokazywać takie słowa jak kopać, łapać, lizać. To są najczęściej czasowniki, takie czasowniki związane z działaniem i patrzeć po prostu, czy w czasie rozumienia tych słów, na przykład opowiedzenie, czy to słowo jest czasownikiem, czy rzeczownikiem, czy jakiejś tam osobie daje się badanie, które wymaga zrozumienia, ta kora się aktywizuje. Nie dość, że ona się aktywizuje, to ona się aktywizuje somatotopowo, to znaczy, że ta część, która jest odpowiedzialna za nogę, aktywizuje się przy słowach, które są, odnoszą się do nogi, a ta część na przykład, która jest odpowiedzialna za twarz, aktywizuje się przy słowach, które są odpowiedzialne za twarz. Czyli widzę słowo kopać. Oczywiście nasza noga nie rusza się, jak powiem Państwu, kopnąć. To mam nadzieję, że tutaj nie dojdzie do jakiegoś incydentu kopania się wzajemnego. Więc to są aktywacje, które są dużo niższe niż aktywacje przy rzeczywistym działaniu, więc to nawet widać na tej mapie, że tutaj osoby musiały rzeczywiście wykonywać ten ruch ręką, nogą, więc to są dużo słabsze aktywacje, ale jak Państwo widzą, te aktywacje są statystycznie istotne i są w tych samych rejonach. I może jeszcze jedno takie badanie, tym też z fMRI, to są takie klasyczne badania, takie podstawy tych teorii ucieleśnienia, które i to w tym badaniu pokazywano różne słowa i zdania, które odnosiły się do ruchu. Ja to bardzo lubię to badanie, częściowo dlatego, że to jest moja koleżanka z San Diego zrobiła, Aisha Segin. Ale to było rzeczywiście jedno z pierwszych badań, które pokazały ten efekt. Ja wrócę jeszcze do tego efektu, mówiąc o emocjach. Więc tutaj osoby badane właśnie czytały takie zdania, które albo miały rzeczywiście opisywały rzeczywisty ruch, albo jakiś taki pseudoruch, na przykład, że jedna ulica zbiega się z drugą ulicą, więc to jest, że tak powiem, słowo, zbieganie jest, ale to nie jest rzeczywisty ruch. I jak te słowa są dotyczą rzeczywistego ruchu, to ta kora ruchowa, MT, bardziej się aktywizuje niż w przypadku innych zdań. Czyli myślimy o ruchu, też, że tak powiem, ta część nasza mózgu aktywizuje się. I teraz Państwo, będąc, że tak powiem, sceptycznymi, szczególnie tacy ludzie jak Fodor i Chomsky, no to jest ciekawe, no aktywizują się takie rzeczy, ale czy rzeczywiście one wpływają na rozumienie? To jest jedna z największych pytań właśnie w tych teoriach ucieleśnienia, jak rzeczywiście istotne są te systemy, to znaczy, czy rzeczywiście one wpływają na to, jak rozumiemy? I to jest pytanie, które nie jest tak łatwo odpowiedzieć. Jak Państwo, od razu powiem Państwu, że nie będziecie do końca przekonani siłą tych dowodów. To znaczy, te dowody są, ale pokażę Wam, dlaczego, że tak powiem, te dowody nie są tak silne, jak się wydawało. Czyli, że tak powiem, innymi słowy, nie musimy się aż tak bardzo martwić, że jeżeli stracimy korę ruchową, to zniknie nam całkowicie rozumienie świata. Dlatego, że pokażę Wam, na czym, co jest fajne w tych badaniach, a co jednocześnie, że tak powiem, pokazuje ich ograniczenia. Więc wyobraźmy sobie takie zdania. To jest też bardzo klasyczne badanie, które było replikowane. Więc Państwo czytają, robotnik wbił gwóźdź w podłogę albo robotnik wbił gwóźdź w ścianę. Po prostu i teraz będę Was się pytał, czy to, co było na obrazku, ten obiekt, który był wspomniany w zdaniu, pojawi się na obrazku. Uwaga, pokazuję obiekt. Jest mój obiekt. Obiekt jest tu. Więc tym obiektem jest gwóźdź. Czy gwóźdź był wspomniany w zdaniu? Tak? Był. Ojej, teraz muszę testy robić na publiczności. Tam w tym zdaniu był gwóźdź, tak? Teraz ten obrazek może się pojawić w dwóch orientacjach. Orientacji takiej pionowej i w orientacji poziomej. Gdzie szybciej ludzie odpowiadają na to pytanie? W pionowej, tak. Jeżeli gwóźdź był w podłogę,
to szybciej opowiadam, jak ten... Mimo, że to jest pytanie po prostu, czy ten rzeczownik gwóźdź pojawił się w zdaniu, jednak to wpływa, ta forma w zdaniu, na szybkość rozpoznania tego obrazka, co sugeruje dla nas, badaczy ucieleśnienia, że ludzie czytając zdania spontanicznie budują, symulują te działania nad tym obiektem i ta symulacja ma konkretny, fizyczny, perceptualny format. To znaczy ona jest, że tak powiem, w takim formacie zmysłowym, że ona ma, że tak powiem, kierunek, że ona ma detale i że zależy właśnie, że ten gwóźdź nie jest abstrakcyjnym pojęciem, tylko on jest ukonkretniony. Mimo, że czytamy abstrakcyjny język. Więc może tylko ostatni przykład już, że tak powiem, z psychologii poznawczej, zanim przejdę do języka emocji. Tak, żeby jeszcze Państwu, że tak powiem, tu jest, ja czuję się jako wykładowca właśnie tutaj nam, że studentom. Co studentom trzeba powiedzieć o podstawowych badaniach ucieleśnienia? Jeszcze pokażę jeden taki efekt z ucieleśnienia, który może Państwa przekona, a jednocześnie też zobaczą Państwo, że te różnice w czasach reakcji nie są takie duże. One są różnice między jedną sekundą i 200 milisekund, czy nawet troszeczkę mniejsze. Więc mówimy o różnicach 150 milisekund. Ale mam nadzieję, że natura efektu Państwa przekona. Bo to jest bardzo ciekawy, też bardzo dobrze, że tak powiem, replikowalny efekt, który polega, sugeruje, że jak czytamy słowa i myślimy o tych słowach, to spontanicznie budujemy taką reprezentację tego słowa w modalności. I to w ten sposób zostało pokazane. Więc mamy dwie próby. Znaczy osoba badana najpierw jest pytana, czy liście są szeleszczące? Tak, dobrze. A czy mikser jest głośny? Tak, okej. Więc to drugie tak patrzy na czas reakcji tego drugiego tak i porównuje ten czas reakcji po liście szeleszczące, i pytaniu, czy maliny są słodkie, gdzie też jest tak. Idea jest taka, że jeżeli myślimy o liściach, najpierw pomyślimy o liściach szeleszczących, to w jakim sensie symulujemy to w modalności słuchowej. I ta modalność słuchowa już jakby jest gotowa, taka przygotowana, jest prymowana na odpowiedzenie na to drugie pytanie. Czyli jedno myśl słuchowa, że tak powiem, przygotowuje drugą myśl słuchową. A tutaj ta myśl jest myślą, no bardziej, że tak powiem, smakową, dokładnie, tak właśnie smak słowa. Szukałem tego. I po myśli smakowej trudniej przejść na myśl słuchową. Więc to sugeruje, te wszystkie badania sugerują, że symulujemy w percepcji, że wszyscy jesteśmy symulantami, nie tylko u lekarza, tylko też w codziennej aktywności poznawczej. I teraz pokażę, jak symulujemy w emocjach i to pozwoli mi potem przejść do coraz bardziej, że tak powiem, takich społecznych aspektów tej symulacji ucieleśnionego poznania jak praktycznego. Więc emocje są w jakimś sensie najbardziej ciekawym i też najbardziej, można powiedzieć, oczywistym przykładem ucieleśnionego badania, dlatego że można sobie powiedzieć, jak można inaczej myśleć o emocjach niż nie w sposób nieucieleśniony. Przecież takie rzeczy jak gniew, strach, duma zawsze są w jakimś sensie oparte na jakichś doznaniach cielesnych. Ale są też filozofowie, którzy mówią właśnie, dokładnie, taka różnica na przykład między lękiem, strachem, czy na przykład dumą, pogardą, to są bardzo wyrafinowane, poznawcze różnice. Że jednak emocje to są twory poznawcze, mimo że one mogą mieć jakąś otoczkę cielesną, ale ta otoczka jest bardzo nieciekawa. Znaczy, tam może jakieś po prostu być czysto pobudzenie, a reszta, że tak powiem, magii emocji dzieli się w umyśle. Wszyscy mamy bardzo proste ciała, ta magia umysłu rozróżnia i tworzy emocje. To jest takie podejście,
które reprezentował kanon, krytykował Jamesa. Tu przypominam jakiś pierwszy wykład właśnie z psychologii też podstawowy. No i między innymi pojęcie, te badania na temat ucieleśnienia, próbujemy zobaczyć właśnie, jak wyrafinowane są te procesy. Więc zaczniemy od bardzo prostych badań na temat ucieleśnienia słów zwykłych. Czyli mamy takie słowa jak radość, gniew, niesmak, neutralne słowa, tak jak zaprogramowane, merytoryczne, ilościowe. No wiemy, że o tych słowach tutaj, że tak powiem, nie ma co ucieleśniać, ale co się dzieje, jeżeli badany jest proszony o odpowiedź, tak czy nie, czy to słowo odnosi się do emocji? Jak możemy zbadać takie ucieleśnienie? Więc możemy zastosować technikę fizjologiczną, którą wytłumaczę teraz troszeczkę lepiej, dlatego że będę wracał do tej techniki. Państwo chcą się więcej dowiedzieć. Kinga tutaj jest w pierwszym rzędzie, może ona uczy takich rzeczy, więc mogą Państwo się zapisać na jej kurs na UJ. Tak? Zapraszam. Okay. Więc to jest technika, która polega na mierzeniu aktywności twarzy, mięśni twarzy, takimi elektrodami. Można czasami też mierzyć taką kamerą, która rozpoznaje ekspresję twarzy. Te techniki komputerowe stają się coraz lepsze, ale do subtelnych reakcji najlepiej przyczepić takiego osobie badanie elektrody. To jest wszystko bezbolesne i te elektrody, jako że mięsień jest elektryczny, zasadniczo funkcjonuje na zasadzie elektrycznej, można łapać te potencjały przez te elektrody. I można łapać te potencjały z różnych mięśni. To jest mięsień jarzmowy, ja na niego mówię zygomaticus, który jest w emocji radości. To jest orbicularis, to jest ten mięsień oczu. Kiedy, jak ludzie się naprawdę cieszą, to sobie tak mrużą oczy. No i mamy taki ten mięsień, który się marszczy, korugator. I taki mięsień, który nam zakręca nos. W niesmaku na przykład. To jest lewator. No to już mi zrobił zdjęcie, jak kręcę nosem. Więc w tym badaniu na temat tych słów, więc wrócę do tych słów, to słowo odnoszące się do radości, do gniewu, niesmaku, neutralne, badaliśmy aktywność tych mięśni i pokazaliśmy w tym badaniu, to bardzo, że tak powiem, podsumuję ten slajd, że te mięśnie związane z radością aktywizują się, jak czytamy słowa odnoszące się do radości, mięśnie związane z gniewem aktywizują się, ten korugator, jeżeli czytamy słowa związane z gniewem, a słowa związane z niesmakiem aktywizują ten lewator, czyli mięsień związany z niesmakiem. Czyli jak czytamy te słowa, spontanicznie wzbudzamy też w sobie taką mikroemocję. To nie jest duża emocja, to jest taka emocja, która wymaga, że tak powiem, tej techniki, żeby ją wyłapać, ale ona jest, że tak powiem, jest tam i jak Państwu zaraz pokażę, ona nam do czegoś służy. Właśnie, to pytanie, czy te aktywacje do czegoś służą, to jest jeszcze raz krytyczne pytanie, bo takich właśnie demonstracji, że ktoś tam sobie czyta coś tam i to mu się marszczy, no to można wytłumaczyć w bardzo prosty sposób, że no dobrze, jak ktoś... Nie wiem, mówię, a to świnia i rozumiem, że to świnia może być zwierzę albo to może jakiś być zły kolega z pracy, no to mogę sobie nawet, że tak powiem, w głowie jakieś chrumkanie, może mi chrum przychodzi, czy mogę mieć obraz świni, no ale to czy rzeczywiście potrzeba mi to, żeby rozumieć, co to znaczy pojęcie świnia. Czyli jak filozof mówi, że on potrafi, nigdy nie był na farmie mleczarskiej, ale potrafi zrozumieć, na czym polega, że tak powiem, dojenie krów i robienie mleka, mimo że nigdy nie widział takiej farmy. Tak? Znaczy wiele rzeczy potrafimy zrozumieć, nie mając konkretnego doświadczenia. Więc można zastanowić się, rzeczywiście może te potrafimy rozumieć emocje zupełnie bez ciała. To jest takie pytanie właśnie, co by się stało, gdybyśmy, że tak powiem, pozbawili się tego ciała. No więc są przypadki, takiego ciała się pozbawiamy. Więc albo się pozbawiamy wolontarnie, tu za pomocą botoksu. Tutaj w Stanach Zjednoczonych zawsze mówię, że reklamuję moją siostrę, która jest dermatologiem, ale Państwo nie skorzystają. Ale tak na poważnie, wielu z nas w
pewnym momencie będzie skuszonym na przykład, żeby skorzystać z botoksu. Na przykład takie osoby, które jak ja marszczą się, mają duży mięsień ten brwiowy i czy to nie byłoby przyjemnie, że tak powiem, nie mieć tego marszczenia, nie? Żeby się ludziom nie wydawało. Dlaczego ty, Piotrek, jesteś taki zawsze zdenerwowany? Ja mówię, nie jestem zdenerwowany, ja po prostu mam duży mięsień brwiowy. Więc można zrobić sobie taki botoks albo właśnie na brwi, albo na policzek. Można się poddać takiej procedurze, która się nazywa TMS, gdzie wysyłamy takie pole magnetyczne i w tej chwili ta procedura jest dostatecznie precyzyjna, że tam można w ten kawałki mózgu, które są odpowiedzialne za twarz, trafić i ją albo podekscytować tę część mózgu, albo przyhamować, w tym sensie wyłączyć ten mięśniowy. Można polegać też na lezjach, ale najtaniej takie badania zrobić i bardzo wiele osób robi za pomocą takiej naturalnej blokady, jaki jest patyk. Więc to jest pani Pola Niedental, moja współpracowniczka, która demonstruje, w jak sposób trzymać patyk, żeby unieruchomić dolną część twarzy. To znaczy, trzymając tak trochę lekko ten patyk, trzymając w zębach, ona troszeczkę tak podgryzając wprowadza taką stałe napięcie mięśni. Czyli jak coś się pojawia wesołego, ona nie może, że tak powiem, się spontanicznie uśmiechnąć czy tam zmarszczyć, dlatego że poruszyłaby tym patykiem, a jej zadaniem jest trzymać ten patyk w takiej pozycji, żeby się nie poruszył. Czyli to jest taki mikrobotoks. Więc jest też taki mikrobotoks, za pomocą każe się ludziom trzymać taką test golfa, nie wiem, jak się to po polsku nazywa, w każdym razie taki coś, na czym się kładzie piłkę. To się nazywa tee. To nie wiem. Łukasz, ty grasz jakieś takie ekskluzywne sporty, więc... Dobra. No dobrze, no ale w każdym razie wracajmy do wykładu. Więc co dzieje się z naszą zdolnością rozpoznawania słów emocjonalnych, jeżeli blokujemy dolną część twarzy? Nic się nie dzieje, znaczy statystycznie, ze słowami neutralnymi, nic się dzieje ze słowami gniewnymi, ale jak popatrzymy na trafność rozpoznawania, to znaczy trafność kwalifikacji tych słów do kategorii, więc mamy cztery kategorie: neutralny, niesmak, radość, gniew, więc trafność byłaby tam 25%, więc widzimy, że każdy, że tak powiem, jest ponad tą 25% szansy, ale ci ludzie, którzy mają zablokowaną dolność część twarzy, gorzej wypadają o nam 20-30% w słowach, które się odnoszą do niesmaku i słowach, które się odnoszą do radości. Czyli coś ta aktywacja nam daje. Pozwala nam łatwiej zrozumieć, jak, że tak powiem, jak się marszczymy, że to słowo odnosi się do gniewu lub do radości. Myśmy pokazali podobny ten efekt, to jest właściwie ta konkluzja będzie taka sama, ale w kontekście zdań, więc tutaj pokazywaliśmy osobom badanym takie zdania, to ja bardzo lubię te zdania, bo to się, że tak spontanicznie ludzie ucieleśniają. Sięgnęła do kieszeni płaszcza, którego nie ubierała od zeszłej zimy i znalazła w nim gotówkę. Robaki. Tak więc spontanicznie się uśmiechamy jak gotówka, spontanicznie obrzydzamy się, jak są te robaki. I znowu, tutaj żeśmy blokowali w jednym warunku mięśnie twarzy, także te osoby tutaj musiały to trzymać tak jak Pola Niedental, nie ruszając. No i tak dla warunku kontrolnych to kładliśmy ten patek tak na usta, żeby osoby mogły ruszać twarzą, dlatego że to jest taka kontrola, że tam ktoś musi coś tam trzymać, więc to jest taki warunek eksperymentalny, kontrolny. No i teraz patrzymy na aktywację MG, na razie w warunku kontrolnym. Dobrze, wszystko się dzieje, poprzednie badania się replikują, w badaniu kontrolnym ludzie się uśmiechają, czyli ten zygomatykos się aktywizuje, jak ludzie czytają o tej gotówce, dużo więcej niż jak czytają o tych robakach, czyli, że tak powiem, jest spontaniczna aktywacja. A teraz popatrzymy też na mózg i to jest ciekawe.
Więc używaliśmy tutaj w tym badaniu, to znowu to nie muszą Państwo technicznie, że tak powiem, wchodzić. Braliśmy taki potencjał, który po prostu pokazuje, jak mózg musi się napracować, żeby zrozumieć słowo. Więc to jest wśród lingwistów jest uznana taka technika i to jest potencjał, który się nazywa N400. Jak Państwo zobaczą, że ta linia jest wyższa w tym warunku, który jest zablokowany uśmiech, czyli w tym warunku ten mózg musi się bardziej napracować, żeby zrozumieć pozytywne słowo. Jeżeli chodzi o negatywne słowa, to nie ma różnicy i to, że to było przewidywane, dlatego że tylko w tym warunku rozumienia pozytywnych rzeczy blokowaliśmy ten feedback z ciała. Czyli to jest, ja to bardzo lubię badanie, to jest bardzo dużo bardziej takie przekonujące niż te badania czysto z EMG, dlatego że tutaj pokazujemy w czasie takim rzeczywistym przetwarzania mózgu, czyli że tak powiem w milisekundach, dlatego że te EMG jest takie opóźnione, bo pokazaliśmy, że rzeczywiście ten szybki proces rozumienia słowa, bo słowa rozumiemy w przeciągu 400 milisekund, a czasami nawet szybciej, blokowanie tego feedbacku z twarzy powoduje opóźnienie, utrudnienie, spowolnienie tego procesu. No więc tak. Więc Państwo powiedziały na razie, że rozumienie słów emocjonalnych, rozumienie zdań emocjonalnych powoduje, że aktywizują się te procesy. Ale teraz chcę Wam coś powiedzieć bardziej ciekawszego według mnie. I teraz to jest taka nowa, że tak powiem, nowy nurt w tych teoriach ucieleśnienia, które się też wiąże z taką rewolucją w rozumieniu teorii emocji, która pokazuje, że jednak jak ucieleśniamy, to nie jest to zwykłym takim procesem asocjacyjnym. To nie jest po prostu taka zwykła aktywacja, że tutaj się coś, że tak powiem, spontanicznie aktywizuje, no ten jakiś tam jest feedback, ale że te ucieleśnienia są bardzo inteligentne, że one są bardzo takie elastyczne i bardzo są zależne od kontekstu. I zaraz o tym opowiem, o tym inteligentnym ucieleśnieniu. Ale żeby Państwu, że tak powiem, to ukonkretnić, to powiem, przypomnę Wam, że można w ogóle myśleć o języku, jak już to już powiedziałem to w innym słowem, jako, że tak powiem, takiej instrukcji, jak ucieleśniać. Czyli dobry pisarz, który opisuje, czy to jest jakiś Żeromski, jak opisuje polską wieś, czy to może być jakiś Mickiewicz, który opisuje cierpienia miłosne, oni nas rzucają parę słów i każą nam to ucieleśnić. To jest bardzo smutny przykład, który podam, ale to jest taki amerykański poeta, który zapomniał, jak się nazywa, który ma taki wiersz, który się składa tylko z dwóch, trzech słów. Buty dziecka na sprzedaż. Nigdy nie używane. I to jest smutne, prawda? I od razu, że tak powiem, wiemy, o co tutaj chodzi. Tak? Więc język nawet z minimalną ilością informacji potrafi stworzyć taki bardzo bogaty świat i wywołać bardzo bogate emocje. No właśnie. I kiedyś myślano, to znaczy to jest w historii nauki, to są, że tak powiem, dawne czasy, to jeszcze Kinga już byłaś na świecie, wtedy nie wiem, już nie będę się pytał. Ale to kiedyś były takie badania o emocjach. Właśnie kiedyś myślała emocja przed twoim czasami o tym, że na przykład, że jak ucieleśniamy emocji, to w mózgu rusza taka cała kaskada tych procesów ucieleśnionych. Więc Damasio zrobił takie badania opublikowane w 2000 roku, w którym pokazał, że jak ludziom się da słowo gniew i każe im się wyobrażać emocje gniewu, no to się wszystko aktywizuje i kora ruchowa, i kora czuciowa, i kora tam brzuszna, i tam ośrodek nagrody, i wszystko, że tak powiem, i wyspa się aktywizuje. Czyli, że tak powiem, że nasze ciało rusza z całą taką orkiestrą tych procesów. Teraz myślimy o emocjach troszeczkę inaczej i takim przykładem, ja nie wiem, czy ta książka jest przetłumaczona na polski, Kinga mówi, że tak, Lisy Feldman-Barrett, jak stworzone są emocje.
Więc to jest taka idea, że w tej chwili mózg właściwie nie rusza z całą orkiestrą, tylko że jakby uruchamia te instrumenty, które są potrzebne, żeby zagrać tą melodię emocjonalną, która jest w danym momencie odpowiednia. Czyli na przykład jak sobie pomyślimy o gniewie, to ten gniew, który czujemy na stadionie, jest innym niż ten gniew na szefa czy na kogokolwiek, na koleżankę. I symulujemy to, co w danym momencie jest potrzebne, co jest w danym momencie strategicznie ważne. Więc żeśmy tutaj zrobili takie badania, gdzie po prostu manipulowaliśmy, podawaliśmy słowa dotyczące emocji i manipulowaliśmy perspektywą, z której dana osoba ma myśleć o tych emocjach. I ta perspektywa albo była wewnętrzna, czyli mówiliśmy o szczęściu, ale mówiliśmy, że udział w przyjęciu napełnił Martę szczęściem. Cały czas osoby musiały zrozumieć te pojęcie szczęścia, albo tutaj osoby musiały zrozumieć pojęcie niesmaku, ale to szczęście albo ten niesmak był prezentowany albo z perspektywy wewnętrznej, albo z perspektywy zewnętrznej. No i to było też kontrolne zdania i patrzyliśmy na aktywizację mózgu. Też tutaj Państwu bardzo uproszczę, więc pokażę tylko, że właśnie w tej ta perspektywa wewnętrzna, jak się myśli o szczęściu, czy o niesmaku, czy o gniewie z perspektywy wewnętrznej, to aktywizują się takie rzeczy jak właśnie ta kora przeczołowa, wyspa, takie te części mózgu, które są związane z takim budowaniem wewnętrznej reprezentacji emocji. A jeżeli myślimy o emocjach z perspektywy zewnętrznej, to aktywizuje się kora ruchowa, przedruchowa, która pozwala nam rozumieć, jakie działania dana osoba mogłaby nastąpić. A ten zegar w ogóle jest prawdziwy? Nie? A nie, a która jest godzina prawdziwa? Za 15. 5? 5, 10? Okej. No więc to może, że tak powiem, skrócę przedstawienie tego badania, żeby Państwu, że tak powiem, już... Więc można podobne efekty pokazać właśnie też manipulując, czy ludzie biorą na przykład taką perspektywę czującą, czy nieczującą na zdanie emocjonalne. I zasadniczo sprowadza się to badanie do tego, że jak ludzie mają perspektywę czującą, to pojawiają się te efekty MG, a jak mają perspektywę nieczującą, one się nie pojawiają. Więc co to na razie znaczy z tego, co powiedziałem o języku emocji? Że to ucieleśnienie jest, ale że ono jest bardzo inteligentne, że ono jest bardzo kontekstowe. I tak samo budowanie emocji jest inteligentne. Nasz mózg nie buduje, nie ma... To nie, już teraz nie wierzymy w teoriach emocji, że są takie jakieś niezmienne programy emocjonalne, które są wbudowane przez ewolucję od lat i zawsze jak się ten program ruszy gniewu, to wszystko musi być. To muszę tupać nogami, muszę się marszczyć, muszę tam gotować się w środku, muszę tam mieć jakiś głos. Nie, ten mózg jest dużo bardziej inteligentny. Różne gniewy są w różny sposób realizowane i mózg współpracuje z systemem pojęciowym i symuluje to, co w danym momencie jest potrzebne. I to jest bardzo ważne, dlatego że ludzie często szukają, badacze często szukają jakichś takich uniwersaliów, na przykład w emocji. Przez wiele lat szukali tam, mówili, o to badanie się nie powtarza, to się badanie nie powtarza. Ale jak się rozumie tą perspektywę kontekstu, to dużo łatwiej zrozumieć tą perspektywę. No właśnie, i w tych 5 czy tam 7 minutach, które mi zostało, chcę to teraz Państwu, obiecałem Państwu, że jak przeżyjecie te, że tak powiem, abstrakcyjne dyskusje na temat ucieleśnienia poznania, to coś powiem na temat, jak to można stosować w rozumieniu innych ludzi i może trochę będzie, że tak powiem, bardziej zabawniej. Więc tak, więc teraz właśnie chcę powiedzieć parę rzeczy na temat rozumienia twarzy, gestów i jak takie rozumienie, że tak powiem, nam pomaga i w jaki sposób, że tak powiem, jeżeli nie mamy takiego rozumienia, możemy sobie z nim poradzić. Więc zacznę od tego, że właśnie od wielu lat naukowcy zakładają, że ucieleśnienie w emocji ma taką rolę w
wspomagacza kultury, można powiedzieć, czy też takiej drabiny, w którą wchodzimy w kulturę, dlatego że ucieleśnienie, jak jesteśmy w, że tak powiem, sytuacji emocjonalnej, pozwala nam odczuć tą samą emocję, co czuje inny, to pozwala nam empatyzować, to pozwala nam uczyć zasad emocjonalnych, jakichś akcentów emocjonalnych. Jak widzimy, jak porównamy życie emocjonalne kogoś z Polski, czy kogoś z Anglii, czy kogoś z Francji, czy kogoś z Hiszpanii, to życie będzie inne. Między innymi dlatego, że uczyliśmy się naszych reakcji emocjonalnych w innej kulturze, która coś innego odpowiada. No i taka jest idea, że oczywiście imitacja, nie tylko emocjonalna, ale też, że tak powiem, taka spontaniczne uczenie się języka, zasad, jest, że tak powiem, podbudową kultury. Nawet Bartosz Broszek, który jest chyba częścią tego, tutaj, tej grupy, napisał taką bardzo fajną książkę, gdzie łączy takie podstawowe procesy imitacji z bardziej już złożonymi procesami reguł, rozumienia reguł. No i teraz jest taka nowa, fajna książka na temat właśnie imitacji, właśnie jako źródła kultury i różnic kulturowych. No i ta imitacja oczywiście może być super prosta i super taka trywialna. Ja to zawsze lubię tego kota pokazywać. Ja też lubię pokazywać to dziecko, które już Państwo widzieli przez kawałek. No ale to nie muszę Państwa przekonywać, że to są takie rzeczy, które po prostu widzimy już u bardzo, bardzo małych dzieci, widzimy też u dorosłych i dlaczegoś czemuś to służy, czemu właśnie to służy, dlaczego to robimy. Więc żeby najpierw odpowiedzieć to pytanie, to chcieliśmy najpierw zademonstrować w naszych badaniach właśnie, że ten proces jest taki, no można powiedzieć, zupełnie zautomatyzowany imitacji. Więc zrobiliśmy takie badanie, które mam nadzieję może tutaj się, że tak powiem, odbywa w tym momencie, że niektórzy z Państwa mają jakieś inne ekspresje, ale niektórzy z Państwa się uśmiechają. Być może dlatego, że, mimo że nie wiecie, że tu jest taka uśmiechnięta twarz. Tak, bo tu jest właśnie ukryta, tu jest moja podświadoma perswazja. Zaraz Państwo wybiegną i kupią nową książkę Mateusza Chochola o umyśle matematycznym, bo poświadomie może też prymuje coś. Może tak, może nie. No ale w każdym razie, żeśmy zrobili takie badania, właśnie pokazywaliśmy buźki bardzo krótko, maskowaliśmy to krótko, to znaczy 1/10 milisekund maskowaliśmy i braliśmy MG i to pokazuje, że tak po prostu widzimy, że ludzie imitują, to znaczy marszczą ten brew, jeżeli nawet dla tego bodźca, który był pokazywany podświadomy. Ludzie też imitują roboty, już nie będę tego robota bardzo dokładnie pokazywał, ale mam takiego robota, który robi twarze, emocjonalne twarze, więc żeśmy go posadzili, nieszczęśników naszych, przed takim robotem. I mimo, że oni tego robota nie lubią. Mówią, że to jest jakaś obrzydliwa wersja Einsteina, który jest jakiś w ogóle taki, zupełnie wygląda creepy. No ale mimo wszystko go imitują. Tak samo imitują roboty i w ogóle nie zależy, czy ten robot jest zupełnie gołym robotem, takim mechanicznym robotem, czy jest robotem ubranym jako człowiek, czy jest rzeczywiście osobą, bo to jest taki inżynier japoński, który ma żonę i jako inżynier zrobił sobie żonę robota. Na wszelki wypadek pewnie. Żony inżynierów. To jest taki właśnie Stepford Wives. Ale co to znaczy? To znaczy, że ten proces jest po prostu zupełnie zautomatyzowany, zupełnie jest podświadomy. No właśnie, no ale czy on czemuś służy i czy w ogóle on jest do czegoś potrzebny? Więc możemy myśleć o tym jako zupełnie bezużyteczny odruch. Ja drapię się w nos, Państwo się drapią w nos, niczemu to nic nie pomaga, Państwo ziewają, ja ziewam. Mam nadzieję, że tu nikt nie zacznie ziewać, bo to jest takie niebezpieczeństwo. No ale znowu można zrobić taką technikę. Na przykład można wziąć botoks i zobaczyć, co się będzie działo
z percepcją twarzy. Więc mam dla Państwa zadanie. Tutaj zaraz zobaczycie. Bardzo fajne takie badanie, które właśnie wyszło z takim bardzo fajnym bodźcem. I zobaczymy, czy tutaj wyjdzie. Więc tu będzie pytanie, na jaką emocję zmieni się ta twarz? Więc kto mogą być różne emocje. Może być niesmak, może być radość, może być duma, może być pogarda, może być smutek, może być zaskoczenie. Nie wiemy, ale coś się będzie działo. Mam nadzieję. To jest właśnie problem z takimi demonstracjami podświadomymi, że sam... Zmienia się. Bogu dzięki. Wściekłość. Nagroda publiczności. Tak, zmieniło się na wściekłość. No, ten jest pan zdenerwowany, więc ja spróbuję wrócić. Już nie ma. Wrócę teraz do poprzedniego stanu. Więc od tego, żeśmy zaczęli i skończyliśmy na tej wściekłości. To jest taki fenomen, który znany jest, filozofowie bardzo lubią ten fenomen, to jest tak zwany change blindness. Znaczy, że możemy zmieniać obiekt, a jako, że ta zmiana jest tak wolna, to po prostu nie wyłapujemy tej zmiany. I to jest właśnie ten, i tutaj powstaje ten dylemat botoksu. Bo jeżeli się ma botoks, właśnie taki pokazany, to dużo gorzej się wypada w takim badaniu. Dlaczego jest ten dylemat? Dlatego, że się, no można dyskutować, ale... Są osoby, które uważają, że lepiej wyglądają z botoksem. Mniej naturalnie, ale, że tak powiem, lepiej. Więc mamy dylemat nas polega na tym właśnie, że nie zauważymy subtelnych zmian ekspresji, ale co jest większym problemem, mamy też gorsze wyniki w takim teście już takich bardziej poważnych poważnego rozpoznawania emocji. Bo to jest taki test, który się nazywa oczy w umyśle, czy umysł w oczach, tak? W którym musimy... zgadywać, w jakim stanie emocjonalnym jest ta dana osoba i osoby po botoksie gorzej wypadają w tym tekście. Ten test jest zresztą dostępny na sieci, więc każdy może się, że tak powiem, przetestować w tym teście, więc sugeruję badanie przed i po. Przed botoksem, po botoksie i informować nas o rezultatach. No więc tak, więc obiecałem, że skończę mówiąc, że tak powiem, dlaczego, że tak powiem, to może być ważne. To jest śmieszne. No może w botoksie może być ważne, ale to jest głównie śmieszne. A dlaczego takie badania mogą być ważne? Więc są zaburzenia rozpoznania twarzy i imitacji, które mają bardzo poważne konsekwencje. Jednym z takich zaburzeń jest autyzm. Dzieci z autyzmem mają różne problemy, mają repetytywne zachowania, mają nietypowy styl komunikacji, mogą mieć obsesje, więc autyzm jest bardzo złożonym. Kinga też ma chyba w niej zajęcie na ten temat, zawsze mówi o autyzmach ludzi. Mówią, że nie ma jednego autyzmu, więc to jest, że tak powiem, bardzo złożone zaburzenie, ale jedną z takich rzeczy, które się powtarza w tych badaniach nad autyzmem, które już też zrobili część, to jest takie właśnie zaburzenie spontanicznej imitacji. I to zaburzenie spontanicznej imitacji, takiego szybkiego uśmiechu na uśmiech, czy takiego szybkiego odzwierciedlania emocji innych, przeszkadza tym dzieciom. Znaczy inne dzieci czują, że coś jest nie tak z tym dzieckiem. I też te dzieci mają problem z rozpoznawaniem emocji. Więc to jest jeden związek. Drugi, który może, jeżeli nie cierpimy na autyzm, to każdy z nas w jakimś sensie będzie cierpiał na tą drugą rzecz. W pewnym momencie w życiu będzie się czuł samotnym. Marek nie wspomniał, że nasz uniwersytet jest jednym z najlepszych uniwersytetów, jeśli chodzi o samotność. W tym sensie...
Jest samotny w tym, samotny na topie. Więc tu jest takie, że tak powiem, żartobliwe, ale to jest akurat prawdziwe, bo to jest wzięte z danych, dlatego że to są dane badane, to są badania robione na uniwersytetach amerykańskich regularnie. I nasz uniwersytet ma skrót UCSD, który tłumaczymy u nas University of California Socially Dead. Tak. Więc jak widzą Państwo, bardzo, że tak powiem, dobre, jeśli chodzi o wyniki akademickie, mamy, że tak powiem, bardzo dobrych studentów i tam też mamy dobre wydziały. No ale jeżeli Państwo chcą, że tak powiem, jednocześnie mieć dobrych, że tak powiem, dobre wyniki i mieć trochę fanu, to jednak polecam New York University, czy na przykład miejsce, w którym robiłem doktorat, małe miasteczko Ann Arbor, Michigan, w którym się bardzo dużo społecznie dzieje. A już nie mówiąc o Krakowie. No, więc osoby samotne, w których mamy bardzo dużo w naszym uniwersytecie, też spontanicznie nie imitują. Więc właśnie ostatnio pokazaliśmy, że taki ten standardowa imitacja tego zygomatykusa, którą powtarzaliśmy 1000 razy, że tak powiem, w różnych badaniach u samotnych, oni nie reagują na uśmiechy. I nie tylko nie reagują na uśmiechy, ale oni też się, że tak powiem, w społecznych sytuacjach, no taka jest idea, zarażają innych. Dlatego, że jak wiemy, że jak jedna osoba jest na imprezie i, że tak powiem, jest taka niezbyt wesoła, nieresponsywna, potrafi zepsuć atmosferę. Czy można to czemuś zrobić? Czy można pomóc? Można. Można właśnie pomóc takim osobom w rozpoznawaniu emocji, ucząc imitacji. Więc teraz dzięki technikom komputerowym, które są dostępne nawet na Państwa telefonie, między innymi one są dostępne dzięki moim współautorom tego projektu, ja nie wiem, czy to widać współautorów, ale to są osoby, które właśnie przeszły z naszego uniwersytetu do Apple i zaprogramowały system rozpoznawania twarzy i te wszystkie, że tak powiem, algorytmy rozpoznawania emocji, które robi Apple, to oni są w tej chwili robią, ale jeszcze jak pracowali za niskie akademickie pensje, to zbudowali taką grę dla osób badanych, która po prostu to była gra imitacyjna. Więc robiło się na przykład uśmiech i wtedy taki awatar, który ta osoba może sobie wybrać, też robił uśmiech. Albo była gra polegała na tym, że tam awatar się marszczy, wtedy zrobić się, tak trzeba się zmarszczyć i ten system komputerowy rozpoznawał, jeżeli ta ekspresja osoby badanej jest taka sama jak awatara, to dostaje się za to punkt. Czyli, że tak powiem, ćwiczymy zdolność imitowania kogoś innego i, że tak powiem, sterowania takiego awatara swoją ekspresją twarzy. I żeśmy testowali osoby właśnie przed i po tym treningu w rozpoznawaniu twarzy i to rzeczywiście pomaga, to znaczy te osoby stają się lepsi w rozpoznawaniu twarzy i też lepsi w spontanicznej imitacji. Czyli, że tak powiem, pomaga nam to taki trening ucieleśniony, który jest oparty właśnie, że tak powiem, jako źródło w tych teoriach ucieleśnienia, był oparty, pozwala nam w życiu społecznym. Dobrze, więc, że tak powiem, sprawy są, że tak powiem, jeszcze bardziej skomplikowane, dlatego że właśnie chciałem opowiedzieć jeszcze o tym, jak imitacja jest zależna od kontekstu, ale tu już może, że tak powiem, tylko powiem o tym, że jak jesteśmy w kontekstach społecznych, tutaj jest struktura naszego uniwersytetu, prezydent, dziekan. Tak jak w języku, imitacja nie jest głupia. Inteligentnie reagujemy na takie sytuacje. Tutaj, że tak powiem, Obama próbuje nie imitować Putina i kończy, że tak powiem, imitując Putina. Tutaj Biden imituje Putina, mimo że się chcą się imitować. Tutaj mamy taką sytuację, że Samantha Powers chyba właśnie nie imituje jakiegoś ambasadora Rosji. I sprowadza się do tego, że tak powiem, imitacja jest bardzo inteligentna. Zależy od naszej pozycji społecznej, zależy z kim jesteśmy w koalicji. Więc znowu, nie jesteśmy, że tak powiem, na tych sznurkach, że tak powiem, nie jesteśmy tą marionetką na sznurku imitacji, nie jesteśmy marionetką na sznurku ucieleśnienia, tylko
potrafimy to elastycznie używać. Czyli podsumowując, to jest mój ostatni slajd. Mam nadzieję, że przekonałem Państwa, że ciało wpływa na to, jak rozumiemy język, jak rozumiemy twarze, jak rozumiemy gesty, że ten wpływ zależny od kontekstu, w niektórych kontekstach to ciało pozwala, bardzo nam pomaga rozumieć, w innych kontekstach możemy się obyć bez ciała, że kontekst społeczny bardzo wpływa na to, jak i kiedy ucieleśniamy. No i tak można powiedzieć, ogólnie wracając do tego tematu Kartezjusza i Fordora, że metafora komputerowa, można powiedzieć, już odchodzi w dal, że ten komputer jest oparty na naszym ciele i aktywnie współpracuje z ciałem, żeby lepiej zrozumieć i poznać świat. I na tym kończę. I Państwu bardzo dziękuję za cierpliwość, uwagę i za pozytywne ucieleśnianie. Bardzo serdecznie dziękujemy za ten, myślę, że mogę to powiedzieć w imieniu wszystkich Państwa, niezwykle ciekawy, inspirujący wykład. I teraz mamy kilkanaście około minut na pytania, więc jeżeli ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie panu profesorowi, to jest ten moment. Serdecznie zapraszam, postaram się dotrzeć z mikrofonem do każdej zainteresowanej osoby. Kto z Państwa chciałby zadać pytanie? O, na górze. To może być, nie ukrywam, troszeczkę problematyczne, ale może jak pani wstanie, to może coś się uda. Ja powiem do mikrofonu, żeby nasi również telewidzowie słyszeli. Słuchać. Tak. Ja mam pytanie z botoksu. Mhm. Czy nad takim nieuchwytnym dla oka wyrażaniem emocji w momencie, kiedy tego na przykład nie chcemy, prawda? Czyli pojawiają się te takie mikrowyrazy. Tak, mikroekspresje, tak. Zastanawiam się nad tym, czy przypadkiem to nie jest tak, że ten botoks trochę blokuje gniew, w tym sensie, że nie jesteśmy w stanie wyrażać tego z jednej strony my go nie ucieleśniamy, wyraz tego gniewu, tak. Wyrażając ten gniew, jednocześnie w niego głębiej wchodzimy, tak? I zastanawiam się, czy to nie byłoby jakieś... Pozytywne, tak. Jakieś remedium na gniew, a z drugiej strony, czy w takim razie, jeżeli nie będziemy w stanie wyrażać tego gniewu nikomu, czy być może ten gniew nie przeniesie się na jakąś inną sferę wyrazu? I to jest moje pytanie. O, bardzo, bardzo ciekawe pytanie, rewelacyjne pytanie. Bo ma pani rację, bo są takie badania, o których nie wspomniałem, ale teraz jak pani, które pokazują, że osoby po botoksie są szczęśliwsze. Znaczy tak. I nikt nie wie, czy one są szczęśliwsze, dlatego że one... To ja akurat nie wiem, nie pamiętam, ale no pewnie, że jest jakiś... Ale moja siostra zawsze mówi, wiesz, ty się nie... Ja mam też mężczyzn jako klientów, więc ty się nie przejmuj. Więc tego. Ten sam argument, który używasz, żebym sobie paznokcie robił. Taki... Tego nie powinienem powiedzieć w telewizji, ale nie wiadomo, czy dlatego, że te osoby mniej wyrażają tego gniewu, czy inni, nie widząc gniewu, nie reagują na nich tak, jak się reaguje, że tak powiem, oko za oko, czyli gniew za gniew, więc nie, ta spirala tego gniewu nie jest... To trzeba by zrobić, trzeba by przebadać właśnie. A jeśli chodzi o drugą aspekt tego pytania, to bardzo się cieszę, dlatego że to w jakimś sensie ta pozycja Lisy Feldman-Barre to bardzo pasuje z tym panią obserwacją, że jeżeli nie mam możliwości ucieleśnienia gniewu w ten sposób, to ucieleśnię w inny sposób. Więc jest taka... pani psycholog, która ma syndrom Mobiusa. Znaczy urodziła się bez możliwości kontrolowania mięśni twarzy. Oczywiście w danym momencie zapomniałem, ale ona też publikuje na temat emocji. I ona opisuje w swoim życiu, jak właśnie przez to, że ona twarzą nie czuje te emocje,
zaczęła je bardziej, że tak powiem, tak wewnątrz czuć. Czyli w jakim sensie nasz mózg jest inteligentny? To jest taka trochę substytucja, tak jak na przykład osoby, Kinga właśnie robi takie badanie nad niewidomych, którzy na przykład korę wzrokową używają do czucia, że tak powiem, inne zmysły się poprawiają. To też można byłoby przebadać, to byłoby bardzo fajne badanie. Zapraszam Państwa do zadawania pytań. Czy ktoś tam się pojawiło pytanie? Proszę bardzo. Ja chciałem zapytać, jak to się dzieje z tym efektem naśladowania, że jeśli jest ten Obama i Putin, to jeden naśladuje drugiego. Czy jest jakieś... coś, co sprawia, że ktoś jest bardziej podatny na naśladowanie, a ktoś jest mniej podatny na to naśladowanie. I czy jest coś takiego, że czy jest jakiś może gen, coś odpowiedzialnego za to? Na temat genu to nie wiem, ale są badania, które próbują, wiążą, znaczy ja nie wiem na ile z nich jest replikowanych, ale które wiążą z taką zdolnością empatii, ze zdolnością naśladowania. To znaczy osoby, które są wysoce empatyczne, bardziej naśladują. Więc jest nawet taka ekstremalna wersja tego syndromu, który się nazywa, Mateusz, myślę, że powiedział, mirror touch synesthesia. Tak? Jak to się tu jest po polsku, na co się mówi? Więc są osoby na przykład, które, na przykład jak ja bym się kopnął w to, czy na przykład uderzył, czy podrapał, czy walnął w twarz, to pan by to poczuł. I to w jakimś sensie bardzo może utrudniać ludziom życie, bo są jakieś takie sytuacje na przykład, gdzie komuś się coś złego stanie i zamiast ta osoba pomóc, to, że tak powiem, też cierpi. Także widzę, że na przykład dziecko się, że tak powiem, coś... Aha. A drugi czuje jego ból. Tak, i właśnie u tych pacjentów to potrafi być super dysfunkcjonalne, że zamiast pomóc temu drugiemu, może u bliźniaków też jest tak, że zamiast pomóc temu drugiemu, na przykład, nie wiem, zaopatrzyć ranę, to on, że tak powiem, sam się goi, czy tam próbuje pocieszyć. Z tego, co ja wiem, nie znam genetycznych badań, ale są bardzo duże różnice indywidualne. I między innymi właśnie debata na temat właśnie imitacji empatii to częściowo polega na tym, na ile ten proces ucieleśnienia potrafi być zbyt intensywny. Dlatego, że na przykład Paul Bloom ma taki argument przeciwko empatii. Mówi, że na przykład bardzo empatyzujemy z ludźmi, którzy są podobni. Bo na przykład w tych badaniach o ucieleśnieniu bardzo łatwo pokazać, że mężczyzna bardziej ucieleśnia mężczyznę, biały bardziej ucieleśnia białego, Chińczyk bardziej ucieleśnia Chińczyka, młodego, starszy, starszego, że są bardzo, że tak powiem, to jest zależne od podobieństwa. I to być może nie jest jakimś przykładem rasizmu czy czegokolwiek, tylko to faktem, że nasze ciała są podobne, więc bardziej, że tak powiem, widzimy, nasz mózg widzi korespondencję. I więc jak mamy tą imitację tak wysoko nastawioną, to zaczniemy, że tak powiem, lepiej rozumieć tych ludzi, a może ludzi, którzy nie są podobni do nas, albo szczególnie może ludzie, którzy nie są podobni do niej, wymagają więcej empatii, czyli więcej pomocy. Więc właśnie ten mechanizm taki hiperimitacji może być też mechanizmem błędnym. I między innymi to się też wiąże, ja trochę, że tak powiem, więcej odpowiadam niż pan chciał, ale tym pozwalam powiedzieć, że na przykład w autyzmie to jest fascynujące, że są dzieci autystyczne, które hiperimitują, znaczy powtarzają, na przykład echolalia jest takim częścią syndromu autystycznego, że i to wtedy się robi dysfunkcjonalne, zamiast dlatego, że to nie jest taka szybka imitacja, która ta jest taka kontekstowo elastyczna, tylko taka trochę bardziej mechaniczna. Więc na pewno to jest bardzo ciekawy temat do badania. Są jakieś biologiczne różnice i są jakieś na pewno genetyczne podstawy, ale tego dokładnie nie wiem. Kto z Państwa jeszcze chciałby zadać? Panie. To ja przekażę Pani mikrofon, żeby też nasi telewidzowie, znaczy widzowie naszej transmisji słyszeli. To jeśli mogę Państwa prosić o przekazanie. Pani.
Dziękuję bardzo. Czy taki sam mechanizm odpowiada za przeżywanie muzyki? Niekiedy to pobudzenie wynikające ze słuchu przeradza się na przykład w łzy albo w jakąś inną reakcję, taką somatyczną wyłącznie. Ale proszę pani, jakie pani rewelacyjne pytanie. To jest jakieś... Dlatego, że w Krakowie przybywa taki kompozytor Wojciech Blecharz, właśnie akurat dzisiaj jest na jakiejś konferencji i Wojtek był studiowany na UCSD, teraz jest gwiazdą muzyki współczesnej, która, że tak powiem, rzadko San Diego jest za niskie na jego wysokie loty teraz, ale jak wtedy był studentem, to właśnie prowadziliśmy wspólne zajęcie na temat ucieleśniania muzyki, ucieleśnionej estetyki, co było fascynujące. I takim przykładem najprostszym to jest marsze, prawda? Znaczy, że wchodzimy w te marsze właśnie dzięki temu, że one są zsynchronizowane z rytmem rzeczywistego marszu. Smutna muzyka, która właśnie schodzi w dół, czy na przykład jest zwalnia, znaczy na przykład pokazano, że smutna muzyka ma podobny rytm serca, czyli taką w takt serca, jak serce człowieka smutnego, który się spowalnia. Więc kompozytorzy albo intuicyjnie, albo już, nie chciałem powiedzieć perfidnie, czyli tak zamierzenie, bo Wojtek tego nie robi perfidnie, tylko po prostu wykorzystuje te mechanizmy ucieleśnienia. Tak samo słuchacz jest włączony na przykład w przeżywanie muzyki, na przykład chodząc, czy na przykład podchodząc do źródła dźwięku, czy na przykład odpowiednie pozycje ciała zajmując, jest używany do specyficznego właśnie włączenia ciała w tego przeżywanie. Więc mam całą serię, że tak powiem, artykułów, bo całe seminarium na ten temat żeśmy uczyli, więc jak ktoś jest zainteresowany, to jest seminariusz Winkielmann, Blecharz, dostępny dla publiczności. Mamy też pytania od osób, które oglądają nasz wykład na kanale YouTube Centrum Kopernika. Aha. Marek, ale też na górze jest pytanie jakieś, więc ten... To może za momencik, dobrze? Bo to jednak trochę może zająć. Mam jedno pytanie. Użytkownik o nicku Adam Wydra pyta, czy zaburzenia osobowości wpływają na ekspresję emocjonalną? Ponoć psychopaci mają obniżoną responsywność emocjonalną. No to jest... Bardzo dobre pytanie, klasyczne pytanie i jedno z takich najbardziej fascynujących pytań psychologii, dlatego że tak rzeczywiście badania pokazują, że na przykład w takich obrazkach emocjonalnych, obrazki, które normalnie używamy w naszych badaniach, takie obrazki z jakąś właśnie raną, czy obrazki jakiegoś dziecka, który płacze, czy nawet jakieś pozytywne obrazki jakiegoś pieska, że psychopaci dużo mniej reagują na takie obrazki i szczególnie nie reagują na bodźce, które są związane z karą. Więc to jest taki, że tak powiem, taka idea, że psychopatia być może się wiąże albo genetycznie, albo rozwojowo z takim straceniem wrażliwości na karę. Więc w jakimś sensie psychopatia też pokazuje, że można myśleć bez emocji, tak? Znaczy w jakimś sensie pokazuje, że można w jakimś sensie funkcjonować w świecie bez emocji, ale też pokazuje, że pewne aspekty rozumienia tego świata, tak jak na przykład daltonia, znaczy niezdolność widzenia kolorów, że oni są w jakimś sensie, nie mają tego mechanizmu ucieleśnienia, który pozwala nam dostrzec takie bardziej subtelne aspekty tego świata. Są filozofowie, którzy mówią też, że psychopaci są taką zagadką filozoficzną, dlatego że jeżeli psychopaci kogoś na przykład, nie wiem, torturują, męczą, to w jakimś sensie muszą odczuwać przyjemność, znaczy dlatego, że nic nie robimy w życiu bez emocji. Tak przynajmniej psychologowie motywacji twierdzą, że zawsze za każdym zachowaniem stoi jakaś emocja, stoi jakaś motywacja, więc oni są jakoś tam motywowani, tylko może innymi motywacjami i innymi emocjami, które my czujemy. Wiem, że na górze pan od dłuższego czasu, jak mi przekazano, próbuje zadać pytanie, więc niestety nie jestem w stanie dotrzeć tam w tej chwili z mikrofonu, ale proszę zastosować manewr, który koleżanka zastosowała kilka minut temu, jest już sprawdzony, więc śmiało. Czasu trwania, bo wiemy, że
emocjami, czy jakoś je mocniej przeżywamy, jakby ekspresujemy, czy nie ekspresujemy, w każdym razie wyrażamy, to wtedy one się powiększają i trwają dłużej. Czy to są pozytywne, czy negatywne. Natomiast nastrój, jakby nie wiem z czego tak wynika, pewnie z jakichś nierównowag czy zmian neuroprzekaźnikowych. Natomiast czy były takie badania, czy może coś na ten temat wiadomo, jakby jakie to są czasy trwania, jeśli chodzi o emocje i też jeśli chodzi o nastrój. Czy jeśli budzimy się rano i mamy zły nastrój, to czy będziemy mieli go cały dzień, czy jest taka podstawa? No więc też bardzo świetne pytanie. To jest takie pytanie, które od wielu lat dręczy psychologów i taka jest też debata w psychologii na temat na przykład skuteczności takich interwencji jak na przykład po prostu uśmiechania się. Na przykład budzę się rano i uśmiecham, czy to rzeczywiście poprawi nastrój. Czy na przykład, czy mogę czuć się bardziej pewny siebie, czy więcej mieć sukcesu, jeżeli przyjmę pozę sukcesu. Więc to była jedna z właśnie z takich dyskusji psychologii. Okazało się, że na przykład takie to powiedzenie amerykańskie fake it till you make it, czyli że tak powiem udawaj, zanim to się, że tak powiem, rzeczywiście stanie, że to jednak tak niespecjalnie działa, że te, że tak powiem, te recepty takie z czasopism, to my sami psychologowie jesteśmy winni, bo wysyłamy takie, że tak powiem, mediom takie czasami informacje o badaniach, które są przesadzone, że można po prostu popraw swój nastrój tylko uśmiechając się albo popraw swój nastrój. Pan ma rację, że w tej chwili na przykład współpracuję z całą gromadą psychiatrów, którzy pracują właśnie z pacjentami z depresji i żaden z tych poważnych psychiatrów nie używa takich metod w leczeniu depresji. To jednak, że tak powiem, używa się racjonalnych terapii, używa się leków, używa się może teraz jakichś takich bardziej złożonych, jakichś medytacyjnych rzeczy. Teraz są jakieś bardzo nowe pomysły związane z głęboką stymulacją tych części emocjonalnych. Są różne narkotyki, które są teraz wprowadzane, na przykład ketamina, czyli na rynek. Więc takie rzeczy związane z takim długim nastrojem, ma pan rację, z takim długim, nie z emocjami krótkimi, tylko z długim nastrojem, to wydają się bardziej, że tak powiem, być oparte w neurochemii emocji niż w jakichś takich związkach z ciałem. Więc może być człowiek z mamy przykłady ludzi, którzy na przykład dowiadują się, że mają głęboką depresję, a jak patrzymy, że tak powiem, ta osoba biega, chodzi, że tak powiem, ale czuje się zupełnie inaczej w środku. Więc ten element neurochemii emocji jest bardzo ważny. Ja nie chcę, mówiąc o ucieleśnieniu, ja absolutnie uważam, że to nie tłumaczy część, niektóre fenomeny z emocją, ale ja mówię od razu, że tego wszystkich emocji nie wytłumaczy. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? O, cieszę się, że na dole nie ukrywam. Choć w badaniach nad ucieleśnieniem podkreśla się, że jest taka metafora, że wyżej to lepiej, ale w tym przypadku to się nie sprawdza. Ale to państwo na górze bardziej abstrakcyjnie myślą. To pewnie tak. Ja bym wróciła na chwilę do tej empatii i ja mam takie pytanie. Dlaczego dzieje się tak, że jedni ludzie ten poziom empatii mają dużo większy niż inni i po prostu są, no nie chcę używać słowa lepsi, ale sprawniejsi w odczytywaniu tych i mikroekspresji i jakichkolwiek innych. Po prostu szybciej, lepiej to rozpoznają niż inni ludzie. Jakie to są warunki, że powodują, że tak się dzieje? No więc ja mogę wrócić trochę do autyzmu. Znaczy, dlatego, że to jest na przykład takie pytanie, które ludzie bardzo wiele znają. Dlaczego na przykład dzieci autystyczne mają problemy? Właśnie częściowo, na przykład zwykłe patrzenie w oczy uczy nas czytania ekspresji i też uczy nas imitacji. Więc Ralph Adolf zrobił takie badanie właśnie pokazując, że te dzieci, które zostaną na przykład zmuszone do patrzenia w oczy, poprawiają się. Teraz jest taki nowy artykuł, był fascynujący, więc ktoś użył tej technologii Google Glass, czy są takie okulary, które taki mają ekranik w środku, który pozwala tej osobie noszącej powiedzieć, co ta osoba ma robić, albo na przykład pomaga rozpoznawać ekspresję. Więc na przykład dla dzieci autystycznych właśnie w Stanfordzie właśnie przy pomocy właśnie tych Google zrobili takie i kazali tym po prostu przypominali, patrz w oczy tej osobie. I to rozpoznawanie ekspresji się bardzo
poprawiło. To jest jedno. No więc na przykład można się zastanawiać, dlaczego ludzie nie patrzą w oczy i tam jest taka teoria amygdali, jest teoria lękowa, więc są różne, że tak powiem, teorie. Ale od tego zaczynamy. Na pewno praktyka, więc na przykład jakieś różnice płciowe, to zawsze się pojawia w tym. To prawda, dowody na różnice płciowe w rozpoznaniu emocji wcale nie są duże, więc to jest, że tak powiem, wszyscy to badają, każdy student psychologii zaczyna z taką teorię, że kobiety są lepsze w rozpoznawaniu emocji niż mężczyźni. Potem się okazuje, że to wcale nie jest tak łatwo pokazać i to mogą być tylko niektóre emocje. Ale na pewno jest tak, że praktyka, że tak powiem, duża, interakcje społeczne polepszają to. To tak jak wszystko polepszają, więc to nie jest ciekawego. Ale też jest prawdopodobnie, też częściowo, że tak powiem, empatia. Wiadomo, że się opiera nie tylko na zdolności odczuwania emocji, takiego współodczuwania, tylko na też zdolności hamowania własnej perspektywy. Tak? Dlatego, że prawdziwy lekarz, dobry lekarz, to nie jest taki lekarz, który mówi: o Jezus, proszę pani, ma pani złamaną nogę, o Jezu, jak to musi boleć, ojej, o jaki to... Tylko taki mówi: spokojnie, proszę pani. Tak jak dobry rodzic dziecka. Jak dziecko płacze, to o nie, wszystko jest fajne. Albo jak jest zbyt podekscytowane, to się mówi troszkę spokojnie. Znaczy jest taki to jest, można powiedzieć, antyimitowanie. Znaczy to jest taka, to jest bardziej regulacja. Ale Jean de Sety i Kalina Michalska, która jest świetną badaczką właśnie z polskiego pochodzenia, która pracuje UCR Riverside i bada dzieci, to oni pokazali właśnie, że ta zdolność oddzielania własnej perspektywy od perspektywy innej osoby w ten sposób, że się zachowuje dwie perspektywy, ale też się zadaje pytanie, że tak powiem, ta osoba jest w jakimś stanie, że tak powiem, bólu, ja nie jestem w stanie bólu, co ja mogę zrobić, żeby ta osoba się zbliżyła do mojego stanu, czy co mogę zrobić tej osoby. I właśnie i ta zdolność, to ćwiczenie tej zdolności właśnie brania perspektywnej osoby i rozdzielania, że tak powiem, co ja czuję, a co ta osoba czuje i jak, że tak powiem, no poradzić sobie z tą sytuacją, jest bardzo ważne. I dzieci, które mają więcej empatii, są lepsze w rozdzielaniu tych perspektyw. Kalina Michalska, UCR. Tak, no więc treningi empatii, ja co prawda literatura akurat tak super dobrze nie znam na temat, jak dobre są te treningi empatii czy treningi inteligencji emocjonalnej. Na pewno wiem, że konsultanci sprzedają i są osoby, może nie będę wspominał właśnie, które zarobiły bardzo dużo pieniędzy sprzedając różne treningi inteligencji emocjonalnej. Ja nie wiem, czy one dobrze działają. Pewnie tak jak wszystkie treningi, jeżeli się wierzy, że działa, to działa. Albo tak jak w terapii. Jeżeli terapeuta wierzy, że jego terapia działa, to ta terapia pomaga. Kto jeszcze z Państwa tam mamy? To czy mogę prosić Państwa tutaj o współpracę w przekazaniu? Dziękuję bardzo. Chciałem zapytać o zależność imitacji stanów emocjonalnych od podobieństwa albo korespondencji. Czy to zależy wyłącznie od sytuacji, kiedy człowiek patrzy na twarz drugiego człowieka, czy międzygatunkowo też jest w jakiś sposób to badane, na przykład niekoniecznie patrząc na twarz psa, czy w ogóle zwierząt towarzyszących, czy takie badania były prowadzone, imitacje emocji zwierząt dzikich, czy użytkowych, gospodarskich? Ha, to jest właśnie, powinienem wiedzieć, dlatego że właśnie skończyłem artykuł na temat właśnie imitacji wśród zwierząt i ludzi. I dobrze wiem, że psy nawzajem się imitują, znaczy to jest właśnie część naszego artykułu, u małp jest imitacja, jest też imitacja nawet ziewania, ale czy jest imitacja, czy w jakim sensie rozumieją na przykład psa przez to, że częściowo imituje, nie wiem, przyznaję się szczerze, nie wiem, ale chciałbym wiedzieć, to jest bardzo dobre pytanie, a pan wie? Nie, ale chciałbym wiedzieć, jak to jest ze zwierzętami gospodarskimi, użytkowymi, krowami, świniami, te, które zjadamy, albo w przemysłowie hodowli zwierząt w jakiś sposób eksploatujemy. Bo Michał Bilewicz, jeszcze tylko wspomnę, ja w ogóle bardzo chętnie posłucham, bo to mnie bardzo interesuje to. Ja wiem, że Michał Bilewicz z Warszawy
badał takie badanie na temat antropomorfizacji. Im bardziej ludzie antropomorfizują zwierzę, tym bardziej czuję empatię, więc jakieś takie zasady podobieństwa. Ale mi się wydaje, że on tak, że tak powiem, bardziej manipulując, czy myślimy o zwierzęciu jako coś, co jest wspólne z nami, czy jako oddzielne. Dobrze, teraz. Postaram się odpowiedzieć. Zdecydowanie tutaj, jak pan profesor powiedział, że im jest gatunek bardziej do nas podobny, znaczy, my nazywamy zwierzęciem ssaka, proszę zwrócić uwagę. To jest stary błąd arystotelesowski. Bo zwierzęta to jest bardzo szerokie, to są wrotki, ryby, owady. Trudno odczytać empatię na przykład u owada, bo nie ma wyrazu twarzy. Patrząc tak jak tutaj na psa jest prosto. Świnka jest ładna, jeszcze dodatkowo mamy ten bambinis tak zwany, prawda? Bo jest miękkie, sympatyczne, ma duże oczy. Od razu mamy błąd, prawda? Ono płacze, jest nieszczęśliwe. Z mojej perspektywy, z moich doświadczeń, czy z obserwacji, odczytywanie emocji, raczej zdenerwowania, stresu, to się na pewno będzie przenosić. Znaczy ja bym tutaj, co pan profesor mówił, kontekst, ja bym to nazwał, dla mnie to jest środowisko. To, co tu było nazwane agresją, gniewem, to jest dla mnie stres, różnego typu oddziaływanie. Jeżeli zwierzę się boi, jeżeli wchodzi człowiek, obsługa. Pamiętam, jak ja byłem studentem, byłem na praktyce. Chlewnia. Dwie chlewnie, tak zwane dwie hale wielkotowarowe. Wchodziliśmy do jednej hali, świnie podchodziły do ręki. One się cieszyły, wiadomo, otwarcie drzwi, przyszła obsługa, będzie jedzenie. Wchodziliśmy do drugiej sali, zwierzęta się bały, chodziły po ścianach. Dlatego, że akurat była osoby, które się nimi opiekowały, były osobami fatalnymi, które po prostu były agresywne. Raczej to będą ruchy, to będą drgania, wydaje mi się, w ten sposób. Ton mówienia, zdenerwowanie, to na pewno. Poza tym bardzo często możemy odebrać zupełnie inaczej zachowanie zwierzęcia, nie wiedząc, jak to wygląda. Więc tutaj myślę, że my zbyt często ten błąd antropogenizmu jednak popełniamy. I też popełniam czasami odwrotny błąd, właśnie, że nie, na przykład ptak, który inaczej zupełnie wygląda, ma bardzo na przykład złożoną... Patrzenie w oczy, zupełnie inaczej. Mm-hmm. My myślimy, że patrzymy w oczy, zwierzę się będzie nagrodzone, mm-hmm. bo jesteśmy, górujemy nad nim w tym momencie. Mm-hmm. Fascynujący temat. Na pewno więcej badań powinno się robić. Ja sam mnie to zafascynowało. Właśnie współpracowałem ostatnio właśnie na temat właśnie tej psychologii porównawczej, właśnie emocji, bo to są tak ważne pytania na przykład w tej chwili i tak ważne czy etyczne pytania, ale właśnie nie mamy dobrych odpowiedzi na te pytania, więc musimy po prostu więcej badać. Ale zakładając, że jako, że ich mózgi są zwierząt, przynajmniej ssaków, ale też ptaków, są bardzo podobne, to prawdopodobnie te procesy emocjonalne też są bardzo podobne. Dobrze, niestety nie mamy już czasu na więcej pytań. Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za te zadane i dziękujemy również za odpowiedzi. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za wykład. Państwu. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję również tym osobom, które oglądały naszą transmisję online. Chciałbym tylko dodać, że serdecznie chcemy Państwa zaprosić na wernisaż prac pana Michała Bratko, który rozpocznie się właściwie o godzinie 20:30 w Fundacji Sztuki Nowej Znaczy Się przy ulicy Kościuszki 37. Tych z Państwa, którzy oglądali nas online, zachęcamy również oczywiście do subskrybowania naszego kanału. Jeszcze raz bardzo serdecznie Państwu dziękuję i zapraszamy na inne wydarzenia organizowane przez Centrum Kopernika. Spokojnego wieczoru. Dziękuję. Dobra. Cześć. Dzięki. Czasie się zmieściłeś, także nawet na luzie. Tak?